mam do zaprezentowania Wam bardzo ciekawą talię kart Tarota. Już same tyły są diametralnie różne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Są po prostu jasne, z mętnym, fajnym, wężowo-smoczym kółkiem. Bardzo mi się to podoba. I znowu góra-dół taka sama tutaj. Nie ma problemów, jeżeli ktoś talię odwraca. Sam papier grubszy, bardziej lakierowany, bardzo mało się niszczy. I słuchajcie, to jest tarot Creatures, kreatur, stworzeń po prostu. Mi się on bardzo, bardzo, bardzo podoba. Ja Wam będę pokazywała. Tu no, mamy na przykład cesarzową. Zobaczcie, obramówka z takich celtycko-korzennych wzorów. Piękna jakość rysunku, estetyka, która mi się naprawdę podoba. Jakieś menhiry tutaj z celtyckimi znakami. Gdzieś tam pchniemy druidzko właśnie tutaj tą symbolikę. Napisy na zwoju papieru. Retro, vintage, rewelacja. Jeden napis, czyli nie w kółko. Nawet same cyfry są ślicznie pokazane. Teraz Wam będę przewijała te talie. Będę Wam tę talię przewijała po kolei, po to, żeby Wam pokazać wszystkie rysunki, ale sami zobaczcie, że estetyka wykonania jest rewelacyjna. Nie jest na białym papierze, tylko na takim kremowym. To już nam daje taką starodawny wygląd. Rysunki są naprawdę świetne, jest to rewelacyjna kreska. I tak jak mówię, takie wikańsko-celtycko-druidowskie karty. Mnie się one bardzo podobają. Jak widzicie, są niepoukładane, to oznacza, że ja ich używam. Może jedyną trudnością jest taka, że dopóki nie przyzwyczajicie się do tych kart, one nie są w takiej white'owskiej symbolice. Sprawiedliwość, dwugłowy smok, tak? Czyli nie mamy takich typowych skojarzeń, ale w momencie, kiedy już się nauczymy tych kart, to bardzo, bardzo ładnie one z nami pracują. Miecze u góry pokazane, no i tutaj napis, co miecz, wieża, cyfra i nazwa. Także naprawdę bardzo, bardzo fajne karty. Mam nadzieję, że Wam się też spodobają. One też nie były drogie. To nie jest ten typ tarotów za 1200. Także możecie sobie przejrzeć każdą jedną kartę i zobaczyć, czy Wam się podobają, czy odpowiada. Jeżeli ktoś uczy się kart tarota, ja tych od razu nie polecam. Bo tak jak mówię, my generalnie uczymy się na symbolice white'owskiej, ewentualnie crowley'owskiej, a te są wyjęte troszkę z czapki. Aczkolwiek są piękne, oczywiście gdzieś tam tej symboliki można się dopatrzeć, ale to nie jest ten rodzaj kart, gdzie jak je rozłożymy w układzie, to na pierwszy rzut oka wszystko wiemy, gdzie co się znajduje. To jest takie lekko utrudnienie dla osób początkujących, ale owszem, możecie się nauczyć kart. To nie ma problemu, to kwestia po prostu stosowania ich. Natomiast jeżeli chcemy, nie wiem, szybkiej wróżby, coś szybko potasować, to tutaj możemy mieć lekki oczopląs. Ale bardzo, bardzo ładne rysunki. Zobaczcie, jaki piękny księżyc. Jednorożec. No, skojarzenie tak żadne. Także w ten sposób one wyglądają. I tak jak mówiłam, papier jest nieco twardszy, są nieco lepiej lakierowane. To mi się podoba, że one jednak są takie no, inne niż normalne karty tarota, tak są po prostu jasne. Szóstka mieczy, Feniks. No widzicie, no trzeba się po prostu tych kart nauczyć. Mam nawet krasnoludy, no dziesiątka monet z krasnoludami to się może ewidentnie kojarzyć. Prawda, bogactwa, kopalnie i tego typu rzeczy. Ale to mówię, to jest właśnie specyficzna symbolika stworzeń, czyli krasnoludy, elfy, gnomy, feniksy i tego typu sprawy. Natomiast bardzo, bardzo ładna talia, dobrze leży w ręku i rozmiar też jest zwyczajny, czyli 12 na 7. Dobrze, kochani, także kolejna z moich talii kart, mam nadzieję, bardzo Wam się podobała. Piszcie swoje opinie na ten temat i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!